Zaraz połączamy całą resztę. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie ok. Dzisiaj robię tak samo jak poprzednio. Witam Was na Instagramie. Robię tak samo jak poprzednio, czyli bez żadnych tam pośrednich jakichś aplikacji. Lecimy bezpośrednio na Facebooku i na Instagramie. Super. Na Instagramie dziewczyny widzę już są. Na Facebooku zaraz zobaczymy. Powinien ktoś dołączyć. Dajcie mi znać tylko. Instagram widzę, że jakoś szybciej ostatnio mi się tutaj włącza. Wszystko jest ok. Wydaje mi się, że na Facebooku powinno być dobrze. Dzień dobry, moi drodzy. 102 live. Dzisiaj bardzo kobiecy, można powiedzieć, będziemy super. Cześć, Irinko. Dzięki wielkie. Wszystko widać, słychać. Bardzo dobrze. Dzisiaj bardzo kobiecy. Będziemy mówiły o klaczach, o humorach, nastrojach i o tych problemach, z którymi się borykacie na co dzień. Bo jak wiemy, z klaczami nie pracuje się dosyć łatwo. I ja Wam spróbuję powiedzieć dlaczego. Jakie jest moje zdanie, co ja zaobserwowałam przez tyle lat pracy z końmi. Dlaczego tak się dzieje. Wyjaśnimy sobie kilka rzeczy. Co może to powodować? Jakie naturalne i warunki życia i preferencje powodują, że z klaczami jest ciężej, trudniej, czasami ciężko je zrozumieć, czasami ciężko wytłumaczyć im, o co nam chodzi. Jak widzę, same kobiety, mężczyźni uniknęli dzisiejszego live'a, choć mamy ich tam niewielu. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Powiem Wam o naturze stada i w ogóle o tym, dlaczego te klacze mają takie predyspozycje. Opowiemy sobie też o tym, jak pracować, na co zwracać uwagę, czym się nie przejmować, na co można może nie liczyć, ale z czym trzeba się mierzyć i co prawdopodobnie się stanie i będzie działo, jeżeli będziemy pracować akurat z takim typem konia. Podsumujemy, odpowiem też na pytanie, bo było parę pytań. Tutaj wybrałam sobie, Beata napisała, już chciała to pytanie zadać na wykładzie, a to do wykładu może niekoniecznie tak było, choć też tyczyło ilości treningów, ale my zrobimy sobie to bardziej pod kątem właśnie dzisiaj też klaczy, ale również będzie nawiązanie do planowania treningu, bo to jest troszeczkę z tym wszystkim powiązane. I z nastrojami, i z humorami, ale też z intensywnością i z ilościami treningów. Dobrze. O, mamy jednego pana. Jeden pan, który ostatnio bardzo pilnie tutaj z nami słucha na żywo. Witamy Cię, Jacku. Czyli będziemy mieli głos, będziemy miały jednego pana, który będzie tutaj mógł się wypowiadać na temat humorów i fochów klaczy. Napisz nam, Jacku, czy pracujesz w ogóle na co dzień z jakimiś klaczami, czy masz do czynienia akurat z tą płcią w czasie pracy z końmi i jakie są Twoje jakieś tutaj wnioski, czy jest łatwiej, czy nie łatwiej, bo znam kilku panów, którzy preferują nawet pracę z klaczami, bo tak jak Wam powiem później, to jest taki specyficzny typ konia, który jeżeli dogadamy się tą płcią, to potrafi bardzo fajnie pracować, naprawdę się starać i dawać od siebie dużo więcej nawet niż wałachy czy ogiery. Ale o tym za chwilę. Daję Wam moment na uzbieranie się tutaj. Zobaczymy, ja sobie też posprawdzałam, czy wszystko mi działa. Super. O proszę, Jacek pracuje z klaczą i możecie sobie poczytać tutaj na czacie Wasze jakieś doświadczenia i relacje z takich codziennych treningów. Zaczynamy, moi drodzy. Nie będziemy już dalej przeciągać. Najpierw takie rzeczy informacyjne. Jutro, jak ktoś zagląda na stronę i śledzi tam kalendarz konsultacji, to jutro jestem w Płocku, w stajni na Wypasie, od 10 do 18 jest 6 treningów. Jak ktoś chce wziąć udział jako słuchacz, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Miejsca są, można sobie usiąść, popatrzeć, jak pracujemy przez te 6 godzin. Tam są 3 godziny treningów, potem przerwa obiadowa i znowu 3 godziny treningów. U dziewczyn spotykamy się mniej więcej tak raz na 2 tygodnie, więc można sobie dosyć dobrze to zaplanować. Kolejna rzecz. 25 maja
będzie premiera najnowszego wideowykładu o pracy na Cordeo. O tym, jak zacząć, jak przygotować ziemię, jak prowadzić pierwsze treningi, jak rozwijać potem dalej tą pracę na Cordeo. To jest bardzo ciekawy temat i taka płaszczyzna pracy, ale wcale nie taka łatwa i można w niej popełnić mnóstwo błędów. I właśnie, żebyście tego nie robili, żebyście układali sobie tą pracę jak najbardziej prawidłowo i bezpiecznie, to zawarłam to wszystko w tym wideowykładzie. Mamy wybrane ćwiczenia, mamy poprowadzenie tego wszystkiego krok po kroku, tak żeby było fajnie, bezpiecznie i łatwe do zrozumienia i dla Was, i dla konia. Jak pamiętacie poprzednie wideowykłady z pracy w ustawieniu, będzie prezentacja, będą filmy, będzie omawiane to wszystko. Na pewno będzie to, myślę, z 2-3 godziny takiego wideowykładu. Tak mi się wydaje, taki materiał powstanie, bo jest w trakcie układania. Następna rzecz. A, osobom, które zapisały się na czwarty wykład na żywo w stajni na wypasie, który będzie 4 czerwca, tam mamy chyba jeszcze 3 miejsca. Tak mi się wydaje. Są jeszcze 3 wolne miejsca. Osoby, które się zapisały, teraz już mogą rezerwować dalej to miejsce przez wpłaty. Konto jest na stronie, na informacji o wykładzie. Też macie tam na grupie wykładowej, na Messengerze wysłałam Wam dane, więc tylko przypominam, do 20 maja czekam na potwierdzenie wpłatą, a potem jak coś, no to będziemy jeszcze ogłaszać, jak będą jeszcze jakieś inne dodatkowe miejsca. Ktoś, kto chce się zapisać, zarezerwować sobie nagranie, bo osoby, które wykupują udział, no to oczywiście dostają nagranie w tej cenie, ale jak ktoś nie jest na wykładzie, a chciałby sobie zarezerwować nagranie, które potem i tak jest do kupienia, ale już w wyższej cenie, to również może się do mnie zgłaszać i ja zapiszę na listę takich skowronków rezerwujących. Ostatni weekend maja jestem w Krakowie, w stajni wolnowybiegowej na Psiej Górze, tak się nazywa ta stajnia, to jest pod Krakowem. Można się zgłaszać do mnie, chociaż lepiej jest, jakbyście się zgłaszali jako słuchacze, bo dla uczestników z koni już nie ma, jako słuchacze na stronie na alfahorse.pl, tam w kalendarzu jest informacja do kogo, kto prowadzi to szkolenie, kto jest organizatorem i tam można do tej osoby, chyba tam jest mail albo telefon, nawet nie pamiętam, kontaktować się i zgłaszać chęć udziału. To jest ostatni weekend maja. I co jeszcze? A, na stronie na alfahorse.pl w sklepie macie kilka nowych rzeczy. Są 2 nagrania webinarów. Webinaru o pracy na linii i webinaru o pracy w siodle, o tych bazowych, takim, o tym pierwszym poziomie. Są one do kupienia. Jest też do kupienia nagranie 3 wykładu o planowaniu i organizacji treningu, który był w zeszłym miesiącu, w kwietniu, w stajni na wypasie. To jest wszystko po kilka godzin materiału, więc tak organizacyjnie to tyle, bo wiem, że niektórzy narzekają, że są takie informacje, inni się cieszą, bo nie zawsze gdzieś tam sprawdzają, a akurat te live'y potem odsłuchują i możecie się mniej więcej dowiedzieć, co tak w przeciągu miesiąca tam się u nas dzieje, co się pojawia. Super, mamy więcej panów, a u Dominika szumi, a nie powinno. Czy jeszcze u kogoś szumi? Bo ja nie słyszę, powiem Wam szczerze. Mam nadzieję, że nie szumi, bo piszecie, widać, słychać, oby nie za głośno. Zaczynamy. Cudowny temat. Kobiety. Humory, klaczy. Humory, fochy. Możemy sobie to różnie nazywać. Dlaczego w ogóle tak jest? Zauważamy przecież te różnice na co dzień, że z wałachami się dosyć prosto pracuje. Oczywiście nie będziemy tutaj generalizować troszeczkę, że z wałachami łatwiej, z klaczami jest dużo trudniej, z ogierami gdzieś tam można być po środku, bo wiadomo, że to zależy od cech indywidualnych, od osobowości, od charakteru, od tego, jakie koń ma doświadczenia, to wszystko się nakłada, ale ogólnie rzecz biorąc, z klaczami jest nieco ciężej. I one częściej spędzają nam sens powiek, częściej mają swoje humory, wyraźniej je okazują. Jak coś im się nie podoba, to my raczej nie musimy się domyślać, bo wiemy. Czasami jest tak, że niby nic nie robimy, a one już są niezadowolone. Jak oglądaliście obrazki, które wrzucałam promujące, takie jakby informujące Was o tym live'ie,
to była taka grafika, gdzie nieważne, czy smutna, wesoła, zadowolona, niezadowolona, zirytowana, szczęśliwa, klacz ma ciągle taką samą minę, jakby miała lekki nerw. Że nieważne, co robimy, nieważne, jak się staramy, a to szumi odstawionej wody na gaz. Może tak być, wiecie. Godzina 10 to jest święta pora kawy, więc zaraz jeszcze będzie ten, wiecie, gwizdał, ale zobaczymy. Może... I będę biegła chyba, bo Mirek nie usłyszy, bo jest na balkonie, a wodę wstawi. Więc może być to kawa. Zobaczymy, jak wyłączymy za chwilę czajnik, bo czajnik nie jest elektryczny, moi drodzy. Na gazie się gotuje i będzie gwizdał za moment. Ale nic. Damy radę. Więc widzimy ewidentnie, że różnice w płciach i w współpracy z różnymi płciami koni są. Klacze potrafią nam pokazać bardzo wyraźnie, że coś się nie podoba. Dużo niżej stawiają nam często, nie mówię zawsze, będziemy, wiecie, będziemy sobie tak ogólnie mówić. Dużo niżej stawiają nam poprzeczkę akceptacji. Poprzeczka, która może, jak ją przekroczymy, spowodować nieco irytację. Dlaczego tak się dzieje? I tutaj akurat my, kobiety, myślę, że dużo łatwiej możemy te klacze zrozumieć, bo sytuacja w wielu przypadkach jest podobna. I sprawy hormonalne, i jakaś nasza umiejętność komunikacji, to wszystko będzie wpływało na to, że te klacze bardziej pokazują, co je w środku gdzieś tam boli, co im się nie podoba. Ale zacznijmy od takiej natury stada. Jeżeli się zastanowimy, to kto w tych stadach rządzi? Kto jest tym przewodnikiem? Kto jest tą istotą decyzyjną? Kto organizuje życie codzienne? Więc jeżeli spojrzymy w ten sposób, to od razu widać, że są to klacze. I mało kto o tym myśli, bo wydaje się gdzieś tam nam w głowie, że to te samce, ogiery, on tu jest jeden na całe stado i on zarządza wszystkim. Wbrew pozorom tak nie jest, bo to ta klacz i ta jest, może być najstarsza, ta przewodniczka i reszta klaczy między sobą współpracują i to one w dużej mierze decydują o tym, co się będzie działo w stadzie. Ogier dba o bezpieczeństwo, jest uważny, kontroluje, żeby nikt mu tego statka nie zabrał, żeby jakiś inny mężczyzna mu się tam nie dobrał z innego stada. Więc to jest rola ogiera, ale codzienna organizacja i decyzyjność, oczywiście ogier może nawet klacz przewodniczkę gdzieś tam przestawić, zdecydować, czy narzucić coś, ale to są naprawdę rzadkie sytuacje i na co dzień to rządzą klacze. I my, biorąc taką klacz do pracy, gdzieś zapominamy, bo wiemy, że oczywiście one mają różne osobowości, jedne są takie delikatniejsze, miększe, mniej pewne siebie, ale w naturze klaczy jest decyzyjność. Tak jak my, kobiety, ciągle się mówi, mężczyzna głową, wiecie, kobieta szyją, to klacze mają w sobie coś, czy to jest słuszne, czy nie słuszne, wiecie, te powiedzenia, to jest nieistotne, ale jest taki trend. Klacze mają w sobie tą chęć do podejmowania decyzji i decydowania o tym, co się dzieje. Równocześnie, ponieważ w stadach jest zawsze tych klaczy najwięcej, bo to one tam zostają, oczywiście tutaj córki odchodzą, ogierki odchodzą i większość stada składa się z klaczy i z tej młodzieży, to one muszą się ze sobą bardzo dobrze komunikować. Muszą szybko pokazywać, co im się nie podoba, bo to powoduje, że te konflikty nie eskalują, że to nie będzie się pogarszała taka sytuacja. Mają o wiele wyraźniejszą mimikę, bardziej zwracają uwagę na to, co się dzieje u innych osobników, właśnie po to, żeby nie dochodziło do eskalacji konfliktu, żeby to szybko rozwiązywać, żeby szybko się komunikować, żeby to wszystko się w miarę gładko odbywało. Bardzo mocno są nastawione na współpracę. I teraz jak sobie pomyślicie i spojrzycie na to, odniesiecie nawet do nas, do kobiet i do tego, jak kiedyś się żyło, jak to się odbywało, to kobiety są bardziej stworzone do życia w takiej grupie i do komunikowania się między sobą. Zresztą my wiemy, my jesteśmy gaduły, mężczyźni są trochę inaczej się komunikują w tym względzie i u koni jest bardzo, bardzo podobnie.
I tutaj łatwiej jest nam, kobietom, zrozumieć te zachowania klaczy i jakoś jak przełożycie sobie nawet na taką codzienną interpretację zachowań, spojrzycie, odniesiecie to do nas, mimo że wiecie, antropomorfizacja jest tutaj zawsze ostrożnie, jesteśmy i nie narzucamy aż tak bardzo, to podobieństw jest naprawdę wiele i możemy sobie dużo rzeczy w ten sposób jakoś wyjaśniać i nawet samym sobie ułatwiać tą współpracę z klaczą. Jeżeli popatrzycie, oprócz takich naturalnych tendencji, klaczy, właśnie z tej struktury stada, z tego codziennego życia, to w przypadku klaczy musimy też brać pod uwagę subcykle rujowe, czyli wszystkie hormony, które tam działają, bo one mają tak samo jak i my, ruje mniej więcej co raz w miesiącu, 21-28 dni, więc te cykle są krótkie. I zmiany nastroju, w zależności od tego, jak te hormony tam pracują, pojawiają się dosyć często. Trzeba pamiętać, że jedne klacze przechodzą ten cykl bardzo fajnie i na przykład je to wycisza, a inne dużo bardziej stresuje i dla niektórych klaczy cykle i w ogóle ruja potrafią być bardzo bolesne. Może nie dużo osób sobie zdawać tego sprawę, że wiele klaczy po prostu cierpi, normalnie fizycznie cierpi, w czasie rój, co powoduje, zresztą jak wiemy każdy ból, ogromną irytację, niecierpliwość, zdenerwowanie na wszystko, niechęć do komunikacji i najchętniej taki osobnik wyłączyłby się z kontaktu ze światem zewnętrznym, bo takie odczucia bólowe powodują, że nie chce się współpracować, nie chce się komunikować, nie chce się mieć z nikim żadnego kontaktu. I gdzieś w głowach jeźdźców jest to, że tak klacz ma humory właśnie, że może mogą być to hormony, ale mało kiedy jest takie myślenie, że to dla niej może być typowo fizycznie bardzo trudne. Chciałabym też zwrócić Waszą uwagę, bo spotkałam się kilkakrotnie w swojej pracy już z klaczami, z taką sytuacją, że niektóre klacze wykazują dosyć mocne zachowania, takie jak ogier. Mogą być nawet agresywne, mogą obskakiwać inne klacze, mogą być w pracy dosyć takie krnąbrne i często mówimy, że no one się zachowują jak ogiery. I teraz powiem Wam taką rzecz. Nie znaczy, że zawsze tak jest, ale już miałam kilka przypadków, że takie zachowanie było spowodowane guzami na jajnikach. Taka klacz miała problemy też z zajściem w ciążę albo miała problemy z donoszeniem ciąży. I wszyscy brali to na karb hormonów, ale bardziej na karb takiego, no po prostu ta klacz tak ma, tak się zachowuje, taka jest dominująca, taka czasami potrafi być agresywna. Niestety nie zawsze tak jest. Czasem jest to problem tylko typowo zdrowotny i uprzedzę Was, że te przypadki, które ja znam, to były nawet diagnozowane i badane przez lekarzy, którzy nie zawsze od początku odkrywali, jaki jest problem. A bardzo mocno to wpływało na zachowanie w ogóle zdrowia i na całą tutaj płodność tej klaczy. Osobiście znam 4 takie klacze, które miały ogromne problemy i po operacji, po usunięciu guza, to wszystko się unormowało i klacze zachowują się naprawdę fajnie, normalnie i nie mają już takich ogierzych zachowań. Więc ja Was tylko uczulam, żebyśmy nie wszystko brali na karb takiej typowo hormonów i emocji, bo mogą to być też problemy fizyczne, zdrowotne i warto, jeżeli pracujecie z jakąś klaczą, a ciągle są takie zachowania mocniejsze, gdzie ktoś tam właśnie mówi, o taki już jak ogier się zachowuje, warto posprawdzać dokładnie, jaki jest stan jej zdrowia. Kolejna rzecz, która działa u klaczy i która może nam, dziękuję Ci Mirko, może nam utrudniać współpracę, to są instynkty macierzyńskie. I tutaj można powiedzieć, że no tak, ale moja klacz nie ma, dzięki wielkie, nie ma źrebaka, nic się nie dzieje, a równocześnie te zachowania są niefajne. Powiem Wam tak, klacz nie zawsze musi mieć źrebaka, takiego typowego źrebaka.
ale może mieć bardzo mocny instynkt opiekowania się kimś. I jak może pamiętacie z niektórych live'ów, czy nawet filmików, moja klasz na przykład pomyślała, wymyśliła sobie i adoptowała kozę. I dla niej ta koza była jej źrebakiem, tą istotą, która się bardzo mocno opiekowała. Zresztą dostała mleka, w ogóle tam zajmowała się nią jak źrebakiem, ale to jeszcze jest łatwe do wychwycenia, bo macie małą istotkę przy dużej, którą ona pilnuje i można szybko się domyślić, że jest to adopcja taka, klacz sobie wzięła, taką uroiła sobie, że ma małego konika i będzie się nim zajmować. Ale czasami klacze biorą sobie pod taką opiekę duże inne konie i zajmują się. Przychodzi do stada na przykład nowy koń i klacz, czasami wałachy też to robią, niektóre mają takie opiekuńcze zachowania, mocniejsze niż inne. Taka klacz bierze takiego dużego konia pod opiekę, mocno się nim zajmuje i wtedy w sytuacjach, kiedy my ją chcemy wziąć do pracy albo chcemy na co dzień coś z nią zrobić, okazuje się, że jej zachowania są jeszcze gorsze. Ona ma głowę zupełnie gdzie indziej. Ten instynkt opiekuńczy jest tak silny w danym momencie, że ona nie chce współpracować i praca z nią jest dużo, dużo trudniejsza. Czasami takie opiekowania przeciągają się latami. Jak koń jest z tym drugim koniem cały czas, to ta współpraca z taką klaczą nie układa się najlepiej, bo ona cały czas jest nastawiona na opiekę, na zastanawianie się, co tam się dzieje z tym drugim koniem. Więc na to też musimy zwracać uwagę, że czasami ten instynkt macierzyński wychodzi poza źrebie, a może się przenosić i na inne zwierzęta, może się przenosić na inne konie. Czasem też może się przenosić na ludzi. I tutaj zwrócę Waszą uwagę na, to nie zawsze jest związane tylko i wyłącznie z takim instynktem opiekuńczym, czasami jest związane z ochroną zasobów, ale może być też taki aspekt. Klaczy, która broni dostępu do nas, jako do człowieka, przed innymi koni. I tu mogą być takie dwa aspekty. Jeden właśnie ten. Ten człowiek jest mój, on ma fajne zasoby, które ja chcę, nie wiem, marcheweczki, coś innego, nie wolno Wam do niego dochodzić, to jest moja przestrzeń, ale może być też aspekt taki, ja tego człowieka chronię, bo on sobie tutaj nie do końca radzi, więc ja jestem za niego odpowiedzialna. Tylko i w jednym i w drugim przypadku nie powinno tak być. Jeżeli to dotyczy nas, to my musimy na to wyraźnie reagować. Dlaczego? Bo i w jednej, i w drugiej sytuacji klacz, czy można powiedzieć nawet inny koń, stawia nas trochę niżej, jako istoty, którymi trzeba się zajmować, a nie jako istoty decyzyjne, które mają prawo powiedzieć to, to, to i to i których należy słuchać i na których należy się opierać w trudnych sytuacjach. Więc ani nie chcemy być wydawaczem jedzenia, ani nie chcemy być źrebakiem dla klaczy. Chcemy być osobą trochę wyższą w tych relacjach, osobą, która będzie decyzyjna i której koń nie musi bronić i którą nie musi się zajmować, bo to my, jako ten przewodnik, mamy dawać jej bezpieczeństwo i to, co ona potrzebuje, a nie ona nam. Więc w takich sytuacjach musimy wyraźnie korygować klacz czy każdego innego konia i pokazywać, że ona nie będzie decydowała, kto do nas podchodzi i co się dzieje w naszym otoczeniu. I na przykład, jeżeli tak się dzieje, klacz odgania od nas inne konie, to my odganiamy ją i pozwalamy tym koniom podejść na naszych zasadach, bo to ona musi zobaczyć, że my regulujemy, kto jest w naszej przestrzeni, a nie ona. I o tym musimy bardzo mocno pamiętać. No więc, moi drodzy, jak pracować? Na pewno musimy, oprócz tego, że wiemy, że to jest klacz i mogą być takie inne elementy, które nam przeszkadzają, pamiętać o tej osobowości, bo nawet te niepewne siebie klacze mają gdzieś tam w środku mocniejszy trochę instynkt do przewodzenia i do takiego sprawdzania, na ile można sobie pozwolić i okazywania wyraźniejszego i mocniejszą mimiką i takich dużo mniejszych przewinień z naszej strony, że jej się to nie podoba, niż wałachy czy nawet ogiery. Jak popatrzycie na komunikację klaczy,
to one w tych pierwszych spotkaniach bardzo często ze sobą kwiczą. Nawet jak podejdzie wałach do klaczy, to ona od razu kwiczy, pokazuje, że już jej się nie podoba, mimo że on jeszcze nic nie zdążył zrobić, ale ona już podnosi głos, żeby pokazać, że to prawdopodobnie jej się to nie spodoba. Więc ona jeszcze nie sprawdziła, ale już ostrzega, że to musi być na niskim takim progu kontaktu. I bardzo śmiesznie było, jak wpuszczałam Alhambrę do tego stada, w którym teraz chodzi. Może Wam już to opowiadam, chyba na którymś live'ie, przy innym temacie. W stadzie była klacz i wałach i Alhambra wchodziła jako druga klacz. No i poznawały się wcześniej, chodziły sobie tam po padokach obok siebie, więc się mogło obwąchiwać. No i było w miarę spokojnie, więc mówię, no to wpuszczę. Zdecydowałam, że ją wpuszczę. One doskonale wiedzą, że będzie ten moment, kiedy będzie odpięty pastuch, będą mogły się już tutaj kontaktować bezpośrednio. Podeszły do siebie jeszcze przez pastucha i tak na siebie kwiczały, że ja myślałam, że one tam po prostu się wykończą. Jedna i druga. I ta próbowała trochę skubnąć, ta znowu kwiczała. No ale tyle dni było dobrze. Mówię, no dobra, no dwie klacze, porady sobie. Wałach się w ogóle nie plątał w to, poszedł w drugi koniec, udawał, że nie wie, o co chodzi. A one między sobą kwiczały jedna na drugą z położonymi uszami. Wzięłam bat, tak jak to zawsze robimy w połączeniu, mówię, będę kontrolować, będę tutaj asekurować. I odpiąłam pastucha, one w tych kwikach takich do siebie, oczywiście na dystansie, mówię, no nic, spróbujemy jakoś tutaj pomóc. Otworzyłam pastucha, Alhambra weszła, jeszcze kwicząc w tym samym czasie jedna i druga i poszły jak dwie przyjaciółki obok siebie, bez żadnych problemów. Oczywiście jeszcze tam sobie kwiknęły 2-3 razy i od tamtej pory były najlepszymi koleżankami. Więc jak się patrzy na takie zachowania, można by powiedzieć, że kurczę, no tu będzie duży problem, będzie konflikt. A one często się tak porozumiewają. Na dużo większej mimice, na dużo większym wyrażaniu swoich emocji, co nie zawsze oznacza, że tam jest problem, że tam będzie jakiś kłopot. I często w pracy tak mamy, że te klacze robią większe miny, często kładą uszy, wyglądają nawet na takie niezadowolone, marudzą przy tych poleceniach, a równocześnie dużo robią i wydaje się, że jest okej, no, że są posłuszne, są lekkie, jest w porządku, ale cały czas muszą tą kropkę nad i swoją taką dokładać. I w pracy z klaczami musicie się przyzwyczaić do częstszych dołków i takiego rozdrapywania ranek, powracania do tematu. Tutaj są dokładnie takie same jak my, kobiety. Nawet jeżeli coś przepracujecie z klaczą, ten temat będzie wracał. Ona będzie sprawdzała, czy to nadal jest tak, jak było. Ona będzie go znowu chciała omawiać. Dlatego idziecie w treningu z takim koniem i często jest tak, że zaczynacie i znowu jest problem. Niby jest ok, 2-3 razy zrobiliście, a potem znowu jest problem, znowu jest kłopot. Albo macie taką sytuację, że właśnie koń wykonuje polecenia, robi ćwiczenia, odsyła się w miarę fajny, lekki, a równocześnie macie uszy, albo macie jakieś kwiknięcia, albo za każdym razem jak zaczynacie, to musicie przedyskutować sytuację i dopiero potem klacz zaczyna fajnie współpracować. I tak może być cały czas. To się może nie zmienić, bo to też w zależności od klaczy, ale klacze mają tendencję do takiego ciągłego powracania do tematu. One te tematy omawiają potem dużo szybciej i szybciej się na nie zgadzają, ale będą wracały i będą sprawdzały, czy dalej te same zasady istnieją, czy nic się nie pozmieniało. Jeżeli przymkniecie na to oko i nie będziecie oczekiwali, że klacze będą szczęśliwe non-stop, i nie będą marudzić, to naprawdę praca z takim koniem bardzo dobrze się będzie dalej układać, bo one będą szły w programie, będą bardzo oddanymi koniami, będą się starać, będą dawały z siebie ogromnie dużo, tylko nie zawsze będziemy to widzieli w takich minach i w takim braku konfliktów. I nawiązując do tej części, tu miałam pytanie od Beaty. I pytanie było takie, że w ogóle było takie stwierdzenie, że ćwiczenie uczymy 7-10 razy pod rząd. To jest bardziej, jeżeli chodzi o schematy. Pamiętacie, 7-10 treningów pod rząd, potem co drugi. Ćwiczenia jako takiego nie musimy aż tyle razy uczyć, chociaż wiadomo, że jest ono powtarzane tam na treningach. Może nie koniecznie na każdym kolejnym,
bo często tak nie robimy. Może być tam co któryś nawet, oczywiście chyba, że chcemy utrwalić. No tutaj nie ma jakiejś takiej jednej, że jak wprowadzamy nowe ćwiczenie, to na 70 treningach musimy je koniecznie robić. Tak pracujemy w schematach. W pojedynczych ćwiczeniach niekoniecznie, ale możemy. No to nie jest jakiś wielki błąd. Ale 1, 2, 3 dni classroom, ponieważ dobrze się dziewczyny znają, no więc koń szybko odczytuje sygnały. Ćwiczenie wychodzi fajne. 4 dnia okazuje się, że jest totalne dno. Jakby koń nie rozumiał, wszystko jej się nie podoba, jest nie tak. I tutaj mogą wchodzić dwa główne powody. Pierwszy może być taki, że koń na początku nie czuje się dosyć komfortowo w ćwiczeniu i jest bardziej posłuszny na takiej zasadzie, że no ty człowieku wiesz lepiej, prowadzasz mnie, ja wiem, znam siebie, mamy dobrą relację, więc się staram, próbuję, ale kiedy się już poczuję pewniej, właśnie na przykład tego 4 dnia, to jest wprowadzenie swoich zasad i sprawdzenie, bo ja już ćwiczenie poznałam, wiem o co chodzi, wiem jak ty się człowieku zachować, więc zobaczmy na ile ja mogę to ćwiczenie kontrolować. Może być też ten drugi aspekt, taki bardziej, bo w ten sposób może działać wiele koni, to już bez względu na płeć. Na początkach są mniej pewne, więc się lepiej słuchają, a potem już się czują pewnie i próbują kontrolować. To jest, wiecie, też ten sam syndrom, jak przenosicie konia do nowej stajni albo kupujecie konia. Pierwsze dni, czasami tydzień, dwa jest super luz, a potem koń się już czuje lepiej i zaczyna wprowadzać swoje zasady. Więc to może być jeden powód, a drugi może być taki typowo klaczy, czyli wracanie do tematu. I to nie na zasadzie takiej, że ja chcę kontrolować, tylko takiego ponownego omawiania, podważania i sprawdzania, albo na przykład jakiegoś przeniesienia nawet z innych sytuacji emocji trochę, bo one tutaj też są bardzo podobne, zresztą konie tak działają. Jak może spotkaliście się z takim zachowaniem, że pracujecie z koniem, poprawiacie mu respekt, on się podporządkował, po czym wchodzi do stada i tam musi poprzeganiać jakieś inne konie, taka fala idzie wśród koni. To jest normalne i klacze mają też do tego większe tendencje. Jeżeli ktoś ją wkurzył w stadzie na padoku, to ona potem w pracy z nami też może bardziej próbować to kontrolować, gdzieś te emocje wyrzucić i pokazać, że jest niezadowolona. Po prostu można powiedzieć, tak się trochę wykrzyczeć. I to są takie najważniejsze rzeczy, które powodują, że praca z klaczą no jest trudniejsza, wymaga większej cierpliwości, wymaga takiego niepoddawania się, niezrażania tym, że ona jest niezadowolona, bo jak będziecie chcieli pracować ogólnie z końmi, ale tu z klaczami taki mamy dzisiaj najmocniej temat, pracować tak, żeby one były wiecznie szczęśliwe, to tak się pracować nie da. Bo my w pracy, kiedy się uczymy i poznajemy nowe rzeczy, musimy pokonywać te swoje progi. Musimy wychodzić z tej strefy komfortu. Nauka zawsze i zmiana jest związana z wychodzeniem ze strefy komfortu. Nie wychodzimy za dużo, żeby ten stres nie był za duży, bo wtedy nas zablokuje, ale pewien dyskomfort i jakiś wysiłek podczas poznawania nowych rzeczy, czy podczas komunikacji, poznawania się, dogadania się z kimś, zawsze jest. I to, moi drodzy, tyle. Ja sobie tutaj tylko zerknę. Dobrze. Czyli gdzieś się nie trybi obraz z głosem. Widzicie, teraz już mamy różne rzeczy. Coś wam szumi, czajnik wam gwizdał. Dużo dźwięków było. Ale to nie gwizdał tak. Mirek zrobił tak, że prawie nie gwizdał. Powiem wam szczerze, że nie wiem co szumi. Ja zobaczę jak to będzie na nagraniu, bo no zdaje to czysto, że tak powiem, przez Facebooka powinno być w miarę ok. Ale będziemy to, za każdym razem jest inaczej, mimo że pracujemy na tym samym sprzęcie. Zaraz zobaczę, co piszecie na tym. Co piszecie na Instagramie, czy są jakieś pytania? Strasznie. Boże, jacy wy jesteście dzisiaj na dźwięki. Dziewczyny już wiedzą, że to ty szykujesz śniadanie.
To nie było śniadanie, to była kawa. Czasami mikrofony łapią dźwięki z zewnątrz, ale to wiecie, takie szumy są zawsze. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania a propos klaczy, ja sobie tak prześledziłam teraz, co tam pisaliście, ale pytań jakichś nie było. Jeżeli macie jakieś pytania albo Wasze spostrzeżenia, to bardzo Was proszę, piszcie tam pod live'em, czy tutaj na Instagramie, czy na Facebooku. Nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się tymi minami, nie przejmujcie się tymi fochami, nie próbujcie cały czas pracować tak, żeby ich tylko nie zdenerwować, bo tak się nie da. Klacze i tak będą pokazywały swoje miny, będą niezadowolone i nie da rady pracować tak, żeby one cały czas miały uszy do przodu, żeby nie podważały poleceń, żeby nie okazywały jakichś innych takich zachowań, że coś jest nie tak. Więc nie muszą być w ogóle, posłuchajcie, konie naprawdę nie muszą być wiecznie szczęśliwe w czasie pracy. Ja wiem, że to się mówi, że jest tak, że jak się stresuje, to się nie uczy. No owszem, jak jest duży stres, to wiadomo, że się nie uczy, ale taki lekki dyskomfort z poznawania nowych rzeczy jest zawsze. Jeżeli mają z nami pracować, mają nas wozić na plecach, muszą wykonywać wiele ćwiczeń, na które nie są jakoś strasznie chętne, ale my wiemy, że ich ciało tego potrzebuje, że ich akceptacja presji tego potrzebuje. Żeby żyć w świecie ludzi, konie muszą się w wielu wypadkach dopasowywać. To nie zawsze jest dla nich wygodne, dla klaczy też, więc będą nam pokazywać swoje niezadowolenie. Ale takich rzeczy się nie ominie, tak jak i my, tak jak i one muszą się nauczyć dopasowywać, żeby to wszystko jakoś w miarę płynnie egzystowało. Dziękuję Wam, trzymam kciuki za Wasze treningi z klaczami. Za tydzień nie ma live'a, bo za tydzień wyjeżdżamy, więc spotykamy się na kolejnym live'ie za 2 tygodnie. Trzymam kciuki, buziaki i do zobaczenia.